Tegoroczny Suwałki Blues Festival zaplanowano na 8-11 lipca. U najwytrwalszych fanów nie gaśnie światełko nadziei na realizację imprezy, ale rzeczywistość i obowiązujące w niej procedury mogą skutecznie ją pogrążyć. Nadzieja tli się również w sercu Alicji Andrulewicz, ale i ona przyznaje, że szanse na zrobienie takiego festiwalu jak 12 poprzednich nie ma. Ja oczywiście zwróciłam się do pana wojewody, mam odpowiedź na piśmie, zwróciłam się do policji, mam odpowiedź na piśmie, zwróciłam się do pana prezydenta, mam odpowiedź na piśmie, zwróciłam się do sanepidu, mam odpowiedź na piśmie, czyli zrobiłam wszystko, żeby ocenić ryzyko w podejmowaniu decyzji, czy będzie możliwa organizacja imprezy masowej, czy nie w lipcu. I oczywiście zrobiłam sobie wykaz festiwali odwołanych lub przeniesionych lub zawieszonych. No i jak ta sytuacja wygląda? Wszystkie podmioty wymienione z nazwy przeze mnie, niezwykle przychylne dla mieszkańców, dla w ogóle wszystkich, którzy żyją w Polsce i organizują wydarzenia kulturalne, nie są w stanie na dzień dzisiejszy, nie znając jakie będą obowiązywały obostrzenia, prawidłowo ocenić tego ryzyka. Ale no sobie porozmawialiśmy, tak, i wymieniliśmy dokumenty. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie będzie można organizować imprez masowych. O zgodę na organizację imprez masowych można zwrócić się najpóźniej do 6-8 czerwca, czyli na miesiąc przed imprezą. Czas na odpowiedź to 14 dni. Pozostały okres, nawet jeśli zgody zostałyby wydane, to już zbyt późny czas, by festiwal mógł się zadziać. Nie zdążymy zawrzeć umów, przeprowadzić przetargów, dopiąć tej imprezy tak, jak należy, wylicza dyrektor ośrodka. I wskazuje na jeszcze jedną kwestię. Epidemiczny reżim obowiązuje w całej Europie i jeśli, dla przykładu, w Norwegii, czyli u tegorocznego partnera Suwałki Blues Festival, nadal będzie obowiązek odbycia kwarantanny po powrocie wykonawców do ich kraju, to oni po prostu nie przyjadą. Alicja Andrulewicz szuka sposobu, by choć namiastka imprezy się odbyła. Przyznaje, że jeszcze nie ma do końca sprecyzowanego pomysłu i pełnego rozeznania w możliwościach realizacji, póki co wstępnego planu i dlatego nie chce mówić o szczegółach. Jak nas poinformowała, rozważa różne alternatywy. Żeby muzyka bluesowa w jakimś kształcie, z naciskiem, w reżimie, w maseczkach, z dystansem zaistniała w mieście. Czy to się uda? Na to pytanie nikt dzisiaj nie zna jednoznacznej i pewnej odpowiedzi.